Powiatowy Urząd Pracy w Mławie realizuje program Aktywna Kobieta – Czas na Pracę. Jak sama nazwa wskazuje, działania dedykowane są paniom. Obecnie w Mławskim Urzędzie zarejestrowanych jest 1913 osób. 1115 to kobiety. Pomysł na ten program powstał głównie poprzez rozmowy z bezrobotnymi kobietami, które są u nas zarejestrowane, poprzez rozmowy z doradcami klienta, poprzez rozmowy z pośrednikami pracy. W programie mogą wziąć udział kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, wychowujące dzieci, w tym samotnie, chcące powrócić na rynek pracy i pogodzić zatrudnienie z sytuacją rodzinną. Pomoc jest dwutorowa, kontakt z pracodawcami i bezrobotnymi kobietami. Oferujemy pośrednictwo pracy, aktywne formy wsparcia, doradztwo zawodowe, porady indywidualne oraz grupowe, szkolenia zawodowe, jak również jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności. Jak się okazuje, w powiecie mławskim jest coraz więcej chętnych do odniesienia sukcesu zawodowego w biznesie. To właśnie panie nie boją się ryzyka i decydują na otwarcie własnej działalności dzięki wsparciu ze strony Urzędu Pracy. Zdecydowałam się na własną działalność w 2018 roku. Długo pracowałam i to był taki impuls, dla którego chciałam zaryzykować z otworzeniem własnej działalności. Myślałam już bardzo długo o tym projekcie, ale przyszedł czas, że zdecydowałam się na to i jestem bardzo zadowolona. Satysfakcja z tego, że się ma własną firmę, tak? Szef sam w sobie głównie. Nikt nami tak naprawdę nie rządzi, tylko sami sobą. Fajnie mieć coś własnego. Elementem wspierającym program Aktywna Kobieta – Czas na Pracę jest projekt pod nazwą Kobieta Biznesu – Kobietą Sukcesu. Skierowany jest on do osób zdeterminowanych i odważnych, które przede wszystkim chcą podjąć pracę w elastycznych godzinach w samozatrudnieniu. Na uczestniczki projektu czekają zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, poprzez które określimy predyspozycje do wykonywania profilu działalności oraz warsztaty związane z przedsiębiorczością, na których kobiety dowiedzą się o tym, jak prowadzić własną firmę, jakie potrzebne są cechy, które ułatwią im prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Urząd podejmie także działania umożliwiające podniesienie kwalifikacji pod kątem profilu prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu planowane są szkolenia zawodowe. Atutów posiadania własnej firmy jest bardzo dużo. Ruchome godziny pracy dostosowane do życia codziennego, samorealizację, poznawanie nowych rzeczy, zdobywanie doświadczenia, no i przede wszystkim większy czas poświęcony dziecku i rodzinie. W zajęciach warsztatowych poza uczestniczkami projektu wezmą udział przedstawiciele ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz firmy wspierającej przedsiębiorców. Panie będą mogły skierować się do nich po konkretne porady. Że zachęcamy również kobiety, które niekoniecznie chcą skorzystać z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, tylko chcą pomocy i motywacji w powrocie na rynek pracy, w tym, żeby mogły zarejestrować swoje działalności gospodarcze i działać na jawnym rynku pracy, nie na ukrytym. Bezrobotne kobiety zainteresowane pomocą w powrocie na rynek pracy mogą zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy. Sala operacyjna numer 6, stanowiska numer 3 oraz 5. Urząd zachęca do udziału w projekcie i współpracy także pracodawców.